A z nami dwaj przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Stanisław Krajewski i Zbigniew Nosowski. Dobry wieczór. Prezydent mówi tak, trzeba chronić dobre imię Polski i Polaków, więc podpisuje nowe przepisy o IPN, ale z drugiej strony wsłuchuje się w głosy tych, którzy obawiają się tej ustawy, więc wysyłam ją do Trybunału Konstytucyjnego. Panowie, Andrzej Duda pogodził wodę z ogniem, Stanisław Krajewski. No nie wydaje mi się, ale dobrze, że wspomniał o obu tych sprawach, bo rzeczywiście jak najbardziej każdy ma prawo i każdy naród i każde państwo ma prawo bronić swojego dobrego imienia i gdyby tylko o to chodziło, to nie byłoby sporu. Chodzi o to, jak się to robi. No tutaj to zostało robione przy pomocy ustawy, która no wedle wielu osób, również mnie i nas, zagraża swobodnej rozmowie na temat tego, co się działo w czasie wojny. I na tym polega problem. To pytanie, czy decyzja prezydenta to jest dla panów koniec dyskusji, czy przeciwnie, zaproszenie do kolejnego etapu tej dyskusji, Zbigniew Nosowski? Znaczy, myślę, że w sensie politycznym jest to taka wyraźna zagrywka na czas, odłożenie ostatecznej decyzji na później, to nie wiadomo na jak długie później, bo nie wiadomo ile czasu może się tym zajmować Trybunał, ale jaki wyrok może wydać Trybunał, ale prezydent ustawa wchodzi w życie, więc myślę, że to jest próba zyskania trochę czasu, ale też najważniejsze jest tu pytanie, nie tyle co jaka jest intencja prezydenta, myślę, że co można zrobić tymczasem. Z jednej strony jest to krok zamykający i utrudniający tym samym jakąś pozytywną reakcję na przykład stronie izraelskiej, ale z drugiej strony, gdyby było po jednej, po drugiej stronie trochę więcej dobrej woli, to myślę, że możliwe są kroki jakieś niestandardowe, nietypowe. Możliwe jest, ja sobie wciąż wyobrażam coś, o czym pisałem, że polska dyplomacja mogłaby w tej chwili szybko, sprawnie zorganizować spotkanie kanclerz Niemiec, premier Izraela, premier Polski, w których każdy mógłby powiedzieć coś, na czym mu szczególnie zależy, ale mogliby też wspólnie wystosować przesłanie, które by wiele rozjaśniło. Myślę, no właśnie, naczelny rabin Polski, Michael Szudrych, mówi dzisiaj tak, sytuacja, która wygląda na beznadziejną, nigdy nie jest beznadziejna. No więc pytanie, co zrobić, żeby ta sytuacja nie wydawała się beznadziejna? No, oprócz polityki są emocje społeczne. Jest tak, że chyba w Polsce mało osób rozumie, na czym polega ta emocja negatywna po stronie Izraela czy Żydów, też wielu innych osób w Polsce i Polaków wobec tej ustawy. No, ja podam na przykładzie sposób, w jaki można to rozumieć. Mianowicie jest tak, że Żydzi, którzy się w czasie wojny ukrywali w Polsce, czuli zagrożenie, każdy nieznajomy był zagrożeniem. Więc jak potem o tym opowiadają, to mówią, no często używają zdania typu, ja bałem się Polaków. I pytanie jest, czy to stwierdzenie, które jest po prostu relacją ze stanu tego, w jakim ta osoba była, kiedy się ukrywała, czy przez nią powiedziane, czy powtórzone przez kogoś innego, na przykład przeze mnie, czy to jest coś, co już podlega tej ustawie, czy nie? Ale zaskoczyły panów te antypolskie głosy w Izraelu, nie w jakimś, na jakimś marginesie polityki, ale jednak w samym środku, w samym centrum tej polityki one się pojawiły. No pojawił się głos Jaira Lapida, no, który wynikał niewątpliwie z pewnego niedouczenia, tak bym to sformułował. Było sporo z reakcji, że, no, powiedziałbym, histerycznych, bardzo niedobrych. Natomiast no to jest no, też... Premier Izraela nie był raczej tym, który łagodził ton tej dyskusji, tylko nadawał pewne tempo tej dyskusji. Prawda, to prawda, że tak było, no bo to znowu są... Po obu stronach politycy chcą emocje społeczne, które są bardzo mocne w Polsce i w Izraelu na ten temat, wygrać na swoją korzyść. Znaczy, niestety w takim jesteśmy obecnie czasie w historii świata, że populizm popłaca. Myślę, że tutaj w jednym i w drugim przypadku to jest skądinąd ideologicznie trochę podobne dwa ugrupowania, jakimi są Prawo i Sprawiedliwość po polskiej stronie i Likud premiera Netanyahu po stronie izraelskiej. Jakby, chociaż tak blisko ze sobą niby współpracowały, tutaj postanowiły coś ugrywać w polityce wewnętrznej. To pytanie, czy te reakcje w Izraelu, nierzadko mało dyplomatyczne, z ostrym językiem, nie sprawiły, że prezydent Duda znalazł się w pewnej pułapce, no bo gdyby nie podpisał tej ustawy, pewnie zderzyłby się z takim zarzutem, że uległ naciskom z zagranicy. No tak, a jednocześnie tu można mówić, że uległ naciskom tych, którzy krzyczeli wczoraj pod
jego pałacem, zdejmij jarmułkę, podpisuj ustawę. Co wydaje mi się, że jest największym skandalem, do którego mogło dojść. I jak widziałem, nawet Paweł Kukiz przepraszał za to, że wprowadził do Sejmu Narodowców. Myślę, że największym problemem jest tutaj uruchomienie złych emocji. Doprowadzenie do tego, że dzisiaj na przykład naukowcy z Muzeum na Majdanku musieli wydawać oświadczenie, że w którym tłumaczą się ze sposobu ekspozycji w muzealnej, tak jakby za mało tam było o niemieckości. Atmosfera, w której oni muszą się tłumaczyć, wykonując tam znakomitą robotę, jest jednak atmosferą przypominającą Marzec 68. No ale szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz jeszcze przed decyzją prezydenta mówił, że Polska zyskuje na tym sporze, bo uświadamia opinii publicznej, jaka była prawda. Obawiam się, że to niestety nie jest trafne spostrzeżenie. Przez wiele lat było szereg prób i udanych właściwie prób, żeby nie mówić na przykład o polskich obozach, prawda? Bo to jest coś, co zafałszowuje sytuację, historia, przynajmniej tak to może być rozumiane. I wiele, na przykład, nie wiem, Washington Post powiedział, że oni mieli taką rekomendację wewnętrzną, żeby nie używać tego terminu. Natomiast ta cała afera spowodowana przez tę ustawę, która została uchwalona, spowodowała, że nagle zaczęto o tym mówić, czyli efekt był jest wręcz odwrotny. No, może rekomendacje były, ale w wielu krajach to obserwujemy miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu. Ten problem z nazewnictwem czy przekłamaniem pojawia się, bo wciąż trzeba prostować, ambasady muszą reagować i działać. To nie było takie częste. To dopiero częste stanie się teraz, kiedy to będzie główny temat różnych rozważań. To będzie to, jak brzydko Polacy się zachowywali w czasie wojny. Tego nie było przedtem przez miesiące i lata. Ten kod pamięci odżył, a walczyły z nim też poprzednie rządy. Myślę, że ta walka oparta na edukacji, na też defamacji czasem tych, którzy stosowali, tych nieuków, którzy stosowali tego typu pojęcia, była o wiele skuteczniejsza niż obecna. Ale te zacytowane przez pana słowa ministra Czaputowicza ja bym podchwycił, bo wydaje mi się, że na jego miejscu, a tym bardziej na miejscu premiera polskiego rządu, właśnie w ten sposób bym mówił, to znaczy ja uważam, że odpowiedzialni polscy politycy, również Prawa i Sprawiedliwości, powinni w tej chwili odtrąbić swój sukces. Powiedzieć, że oto przecież w wielu wypowiedziach najważniejszych polityków światowych i w najbardziej wpływowych mediach całego świata wielokrotnie powiedziano, że używanie słów polskie obozy śmierci jest niedopuszczalne. I czyli powiedziano to, na czym nam najbardziej zależy. W związku z tym my możemy poprawić szczegóły drobne ustawy, bo już osiągnęliśmy to, na czym nam zależy. To jest polityka. To znaczy tutaj nie można iść na zasadzie wszystko albo nic. Zbigniew Nosowski, Stanisław Krajewski. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wciąż z nami, Stanisław Krajewski, Zbigniew Nosowski. Panowie, zastanawiam się nad tym, co mówi o nas dyskusja o historii polskiej, izraelskiej, europejskiej czy światowej, którą obserwujemy od kilku dni. No bo oprócz sporów prawnych i politycznych mamy też taki spór społeczny, chociażby to, co obserwujemy w internecie. I panowie patrzą na te komentarze, które pojawiają się w internecie i co sobie myślą? Stanisław Krajewski. No, mówiąc szczerze, ja czasem jestem tym dosyć przerażony, bo to jest powrót głosów, które pamiętam z marca 68 roku, czyli takiego myślenia, prawda, że Żydzi są tym złem, czy źródłem zła i problemów. I nagle, prawda, te wszystkie rzeczy, które wydawałoby się są gdzieś jednak zmarginalizowane, czy stłumione, no się okazuje, że mogą przy takiej okazji wyskoczyć i to bardzo, bardzo mnie martwi i boli. I myślę, że potrzeba tym bardziej jakiejś działalności, aktywności ludzi, którzy chcą się temu przeciwstawiać poprzez konstruktywne, wspólne funkcjonowanie. No ci, którzy przeżyli marzec 68 świadomie, są w stanie porównać tę sytuację. Ktoś, kto nie przeżył, może się zastanawiać, czy to nie są za daleko idące porównania. Czy rzeczywiście te emocje społeczne można porównywać? Czy są to przystające sytuacje? No, moim zdaniem tak, można i należy porównywać, bo język uruchomiony i poziom emocji, które się dopiero zaczynają, no są podobne z tym, co było na początku tamtego okresu. Ja sobie myślę też o czymś takim. Akurat właśnie w momencie, kiedy rozmawiamy, w moim
mieście rodzinnym w Otwocku. Kończy się kolejne spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym Młodzieży Polskiej z młodzieżą żydowską, tym razem z Nowego Jorku. Przyjeżdżała ta młodzież żydowska z Australii, przyjeżdżała z Izraela, z różnych części Stanów Zjednoczonych, z Kanady. I oni przyjeżdżali z rozmaitymi stereotypami dotyczącymi Polaków. Nie ze stereotypem obozów śmierci, raczej takim, że Polacy czasem zagrażali Żydom, którzy tutaj musieli się ukrywać. My dość często tymi spotkaniami byliśmy już nawet zmęczeni, bo to jest zawsze ten sam schemat, kilka godzin, niby wszystko takie powierzchowne i niewiele się tam uda przekazać. Po czym zawsze, po każdym takim spotkaniu przychodzi jakiś e-mail, w którym ktoś pisze, że to było a life-changing experience, takie doświadczenie, które zmieniało ich życie, że zobaczyli rzeczywistość na nowo. Niestety, ja jestem pewien, że teraz kolejne grupy tej młodzieży, mam nadzieję, że będą mogły przyjeżdżać, będą chciały przyjeżdżać i spotykać się, bo to było w ogóle wielkie wydarzenie, osiągnięcie, że 20 lat temu, że oni zechcieli się spotykać z polską młodzieżą, bo wcześniej tego nie było. Ale jestem pewien, że jeśli będą chcieli przyjeżdżać, to będą mieli po całej tej aferze w głowie mnóstwo nowych stereotypów, które trzeba będzie przezwyciężać. Czyli cała ta afera cofnęła nas o jakieś 20 co najmniej, jeśli nie więcej lat do tyłu w tych osiągnięciach, które były. A dialog, porozumienie, zrozumienie wzajemne między narodami, tak jak w ogóle między ludźmi, to jest z tym jest tak jak z mostami. Znaczy buduje się je długo, a bardzo łatwo je wysadzić w powietrze. I pytanie, wracam do tego marca 68, jak w tej sytuacji, jak w tej atmosferze dyskusji, którą toczymy, będą wyglądały obchody zbliżającej się 50. rocznicy tych burzliwych wydarzeń marca 68. No właśnie, bo jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że absolutnie to będzie myślenie o dawnych czasach i jakieś kombatanckie, czy jakieś, nie wiem, sentymentalne. Tymczasem nagle się okazuje, że sytuacja jest jakoś podobna. Oczywiście są różnice. Chciałbym jeszcze tylko podkreślić, że są różnice. Wtedy no, nie było wolności, więc nie było wolnej możliwości swobodnego wypowiadania opinii. I to, jakie były nastroje ogólne, inne niż te oficjalne przez władze ówczesne promowane, no właściwie nie było nikomu znane. Każdy miał jakieś doświadczenia stosunkowo niewielkie, prawda? I no, wtedy tak było. Więc trudno powiedzieć, jaki był rozkład, że tak powiem, opinii i postaw. Teraz no, to jest bardziej widoczne, bo mamy swobodę, mamy różne media, mamy internet i jest jasne, że te złe emocje, czy te antyżydowskie emocje, no, są znacznie mocniejsze niż to się mogło wydawać jeszcze niedawno, a czy one są takie, jak były w marcu, czy są słabsze, czy mocniejsze, to ja nie wiem, bo tego nikt nie jest w stanie stwierdzić tak naprawdę. Więc to wszystko są w gruncie rzeczy jednak tylko takie wrażenia, które możemy wyrażać. To nie są, żadne badania tutaj nie pomogą. Właśnie, a propos media, internet, ambasada Izraela wydała całkiem niedawno komunikat, w którym pisała o fali antysemickich treści, które odnotowała w ostatnich dniach. Izraelscy dyplomaci pisali: nie możemy dłużej milczeć. Zastanawiam się, jak duży mamy problem z antysemityzmem. Znaczy na pewno teraz większy niż mieliśmy. Wie pan, to jest smutny strasznie paradoks, że Polacy, w dużej mierze polscy katolicy, czy jakoś tam ludzie utożsamiający się z tradycją katolicką, w tego typu stereotypy popadają. Polacy, czyli rodacy Jana Pawła II, człowieka, który jako papież w powszechnej opinii Żydów na całym świecie zrobił więcej dla zrozumienia między chrześcijanami a Żydami niż wszyscy papieże razem wzięci poprzednio. Człowieka, który zainicjował niesamowicie ważny proces rachunku sumienia Kościoła, czyli tłumaczył nam, że uznanie własnych słabości nie jest dowodem tego, że przegraliśmy, tylko dowodem wielkości, że trzeba umieć uznać własne słabości, uderzyć się w piersi po to, żeby móc mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Wśród tych słabości, które wymieniał i win Kościoła, które wymieniał w rachunku sumienia, były też winy wobec narodu wybranego. Z kartką modlitwy za Żydów z poruszającego nabożeństwa 12 marca 2000 roku, Jan Paweł II dwa miesiące później pojechał do Izraela w Jerozolimie, włożył tę kartkę jako własną modlitwę w ścianę płaczu. I człowiek, który zresztą przy innych
wymiarach pojednania i dialogu, które też tutaj są trochę w cieniu, ale też są obecne w tej ustawie w sposób dramatyczny, jak relacje polsko-ukraińskie. Człowiek, który robił co mógł, żeby realizować ten jagielloński wymiar polskości. Jan Paweł II w czasie inauguracji swojego pontyfikatu modlił się nie tylko po polsku, ale też po litewsku, po białorusku, po ukraińsku, jako dziedzic tradycji wielkiej jagiellońskiej Rzeczypospolitej. I teraz jakby w kraju, który niby go czci i wynosi na piedestał, wszystkie te tradycje pojednania są wyrzucane do kosza, a pojednanie staje się uważane za kicz i przejaw słabości. Ja tego kompletnie nie rozumiem. No mam nadzieję, że to nie jest jednak koniec tego procesu i że zarówno dziedzictwo Jana Pawła II, jak i to, co wyraża szereg osób w Polsce, czyli chęć, żeby właśnie i pojednanie, i zrozumienie, i dobre stosunki również z Żydami, i polskimi Żydami, i w ogóle Żydami, i z oczywiście, kiedy myślimy też o wschodnich terenach dawnej Rzeczpospolitej, o Ukrainie i tak dalej, że to wszystko gdzieś też jest, tylko że w tej chwili chwilowo jest to zupełnie przykryte tymi innymi emocjami. Mam nadzieję, że to jest proces, który będzie trwał i się niedługo doczekamy lepszej sytuacji. Te emocje wywołuje ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie. Nowelizacja, której panowie we wspólnym oświadczeniu piszą, że ona grozi ograniczeniem swobody dyskusji. Na co premier Mateusz Morawiecki na przykład odpowiada: ta ustawa nie ma zamiaru ograniczania wolności słowa w jakimkolwiek zakresie. Jeśli ktoś chce prowadzić badania lub je publikować o zdarzających się polskich bandytach, nie ma tu żadnego ograniczenia. Bardzo dobrze, że to mówi, natomiast to jest tak, że taka ustawa daje narzędzie karania kogoś, kto może nie jako naukowiec, ale na przykład jako naukowiec wypowiadający się w prasie, czyli jako publicysta w sumie, powie coś, co się nie spodoba jakimś władzom czy jakimś czynnikom. I oczywiście, jeżeli politycy będą rozsądni, którzy rządzą tą sytuacją, prawda, krajem, czy tam zarządzają, to wtedy nic z tego złego nie będzie. Ta ustawa będzie w pewnym sensie martwa. Natomiast jeżeli politycy zechcą ją wykorzystać przeciwko komuś albo zrobić z tego jakąś aferę, to mają to narzędzie w ręku i tak. To jest niebezpieczne. Zresztą ja bym odpowiedział na to tak, że cieszę się bardzo, iż premier Morawiecki tak interpretuje. Zresztą akurat jego nie podejrzewałbym o inną interpretację. Sęk w tym, że tak nie jest napisane w tej ustawie. Wie pan, jak byłem 6 lat temu początkującym publicystą, to przynosiłem długie teksty do swojego mentora, redaktora Juliusza Eski, świętej pamięci. I było tam zawsze jakieś takie jedno zdanie, na którym mi najbardziej zależało. Takie skomplikowane, wycyzelowane. Wydawało mi się, że najbardziej precyzyjne. A Eska mnie pytał: a co ty to chciałeś napisać? No to ja mu tłumaczyłem. No to czemuś tak nie napisał? Jeśli ta ustawa miała walczyć rzeczywiście tylko z określeniami typu polskie obozy śmierci, to trzeba ją było tak napisać. No to wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki dyskutowałby z panem tak. Za chwilę będzie rozporządzenie, które doprecyzuje te ustawowe zapisy na poziomie aktów wykonawczych. A po drugie, mówi minister, jakoś do tej pory nie zgłosił się nikt, kto by powiedział, że można napisać to tak i tak i tak będzie dobrze. Dlaczego nikt tego nie zrobił? Akt wykonawczy jest oczywiście aktem niższej rangi, a zastrzeżenia, jak dobrze wiadomo, publicznie były zgłaszane również wewnątrz rządu. Dzisiaj u państwa mówił o tym w studio rano były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dobrze znana jest negatywna opinia o tym aspekcie ustawy, zgłoszona jeszcze w 2016 roku przez ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Aleksandra Stępkowskiego, człowieka z Instytutu Ordo Iuris, z żadną miarą nie usiłującego szkalować naród polski, jak mi się wydaje. Takiego zarzutu jeszcze wobec Ordo Iuris nie słyszałem. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy to wyłączenie naukowców i artystów w ustawie nie jest swoistym zaproszeniem tych osób do popełniania tego przestępstwa. No skoro im wolno mówić nieprawdę, no to dlaczego? No, nikt przecież nie mówi o mówieniu nieprawdy, natomiast to jest taki gest, który mógłby być dobry. Ja z pewnym uznaniem na to patrzę, że tak jest powiedziane. Rzeczywiście, że swoboda badań naukowych ma nie być naruszona, ale przecież są dziennikarze, jest cała sfera publicznego funkcjonowania, która jest nienaukowa i nienartystyczna i ona powinna być w równym stopniu
otwarta na mówienie również o trudnych rzeczach. I nie ma żadnego powodu, żeby spowodować te różnice. No tak, ale rzeczywiście w sensie ścisłym interpretując, można by tak sprowadzając do absurdu powiedzieć, że głupoty i nieprawdę można opowiadać, jak się jest artystą albo naukowcem. Teraz zrobię wszystko, żeby być albo artystą, albo naukowcem, nie będę mówił, co ja sobie żartowałem kiedyś, że w takim razie swoją publicystykę będę przedstawiał jako performance artystyczny. Natomiast tak zupełnie na poważnie, to będę przywoływałem Jana Pawła II i mnie w całej tej dyskusji naprawdę brakuje w tym okładaniu się tu polską pamięcią, tu żydowską, jakby w próbach przeciwstawiania tego. Brakuje mi tej podstawowej refleksji nad polskością. Jan Paweł II w swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość, a to jest książka najbardziej czytana o Polsce na całym świecie, bo wydana w bardzo wielu językach, tam jest bardzo dużo o polskości. Tam jest między innymi taka, dokładnie ją cytuję, definicja polskości, że polskość to nie ciasnota i zamknięcie, lecz otwartość i pluralizm. Jan Paweł II bardzo jednoznacznie opowiadał się po stronie tego jagiellońskiego rozumienia polskości. Kochał tych żydowskich przyjaciół, kolegów ze szkoły. Grał na bramce w żydowskiej drużynie, bo im brakowało zawodników. No proszę Państwa, w jego ojczyźnie nie godzi się pewnych rzeczy mówić publicznie. O tych słowach o otwartości aż szkoda i żal zamykać naszą rozmowę, ale zamykamy. Zbigniew Nosowski, Stanisław Krajewski, bardzo panom dziękuję. Dziękuję.